Trener jest na pewno zadowolony. Po raz drugi udało mi się wejść właśnie do finału Mistrzostw Świata. Bieg może nie był rewelacyjny, ale tak naprawdę na takiej imprezie biega się na miejsce. Udało mi się awansować do finału. Z drugim wynikiem w finale dostałam trzeci tor, także mam nadzieję, że jutro nawiążę kontakt z dziewczynami i powalczę. W Sopocie pod każdym względem bardziej mi się podobało. Biegałam przed własną publicznością, jakby na to nie patrzeć. Tutaj jednak kibice nie pomagają tak jak w Polsce. No jednakże mam nadzieję, że jutro pomogą w uzyskiwaniu jak najlepszych wyników. To okaże się jutro tak naprawdę, ile zachowałam siły. Na pewno bieg półfinałowy zmęczył mnie mniej niż ten poranny. Na pewno patrząc pod kątem 2 lat wstecz, te biegi były dla mnie o wiele lżejsze. Tak przychodziło mi to wszystko łatwiej. Tam byłam bardzo już wyczerpana po tych 2 biegach. Teraz jestem raczej, no na pewno w lepszej dyspozycji i mam nadzieję, że tak jak mówiłam wcześniej, że powalczę może nawet o rekord życiowy. Będę na pewno krzyczeć z całych sił i to już zrobiłam w Sopocie i tak na pewno będzie jutro. Myślę, że motywować jej nie trzeba, także to jeśli będzie tego potrzebowała, to na pewno będziemy wspierać ją dobrym słowem, bo tak naprawdę już na bieżni nic nie możemy jej pomóc i mamy nadzieję, że to ona pomoże nam później w sztafecie. Jeśli jak zobaczyłam listy startowe, półfinałowe, wiedziałam, że będzie bardzo, bardzo ciężko, żeby awansować i musiałby się zdarzyć jakiś cud tak naprawdę. Ten cud się nie zdarzył i nie awansowałam, ale walczyłam do końca i no, uzyskałam rekord życiowy, z którego bardzo, bardzo się cieszę. No i myślę, że to jest super prognostyk przed sztafetą. Jutro odpocznę i w niedzielę dam z siebie wszystko i będzie dobrze. Na pewno obieganie na takich imprezach dużych, nie tylko na Bahamach, ale i w Sopocie, i w Pradze daje kolejne doświadczenia. W Pradze popełniłam dużo błędów, tak samo w Sopocie i tutaj starałam się tych błędów nie popełniać. Nie, mój bieg nie był jednak rewelacyjny i mimo iż jest rekord życiowy, to nie było tak, jakbym tego do końca chciała, ale jesteśmy jeszcze młodymi zawodniczkami i mam nadzieję, że jakieś kolejne starty będą jeszcze lepsze i w Rio pokażemy już na 100% na co nas stać.